Ukraina nieprzerwanie walczy z rosyjskim najeźdźcą. Naczelny dowódca armii, generał Walerii Załużny, odnosząc się do oczekiwanej kontrofensywy, napisał: nadszedł czas, aby odebrać co nasze. Z kolei doradca prezydenta Zełenskiego Michajlo Podolak twierdzi, że ukraiński kontratak trwa już od kilku dni. Andrzej Końko, witam i zapraszam na Studio Lwów. Dziś w programie raport z obrony kraju. Działalność Polaków w Zaporożu w czasie wojny. Dzień dziecka w Czortkowie na Podolu. To kolejny dzień wojny. Wschód Ukrainy jest nadal miejscem, w którym toczą się najbardziej zacięte walki. Najemnicy z grupy Wagnera wycofują się z Bachmutu, a zajmowane przez nich pozycje mają przejąć wojska rosyjskie. Ministerstwo Obrony Ukrainy zapewnia, że obrońcy cały czas walczą o każdy metr ukraińskiej ziemi. Mariinka, kiedyś piękne i spokojne miasto, teraz zdewastowane przez rosyjskich agresorów. Ataki obróciły w ruinę tę miejscowość na wschodzie Ukrainy. W nocy z soboty na niedzielę Rosjanie zaatakowali Kijów ponad 40 dronami Shahed-136. To był największy jak do tej pory ostrzał ukraińskiej stolicy. Odłamki ze strzelonych maszyn spadły na kilka dzielnic Kijowa, uszkadzając m.in. budynki mieszkalne i centra handlowe. Są zabici i ranni. 5 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w wyniku ataku rakietowego na miasto Dniepr w południowo-wschodniej części kraju. Pocisk uderzył w budynki szpitala oraz kliniki weterynaryjnej, w których wybuchł pożar. Wróg ostrzeliwuje też inne miasta na terenie całej Ukrainy. Cierpią cywile, zniszczone i uszkodzone są ich domy oraz miejska infrastruktura cywilna. Kiedy Rosja rozpoczęła tę agresję, myśleli, że świat jest taki jak oni. Myśleli, że wszyscy są tak samo cyniczni i gardzą ludźmi jak władcy Rosji. Ale świat jest inny. Świat pomaga nam chronić ludzkie życie. A każdy, kto sprzeciwia się światu, zostanie odizolowany. Stanie się marginesem. Rosja nic nie zyska, a wszystko straci. Wicepremier Mariusz Błaszczak wziął udział w posiedzeniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej w Brukseli. Tematem spotkania były kwestie dotyczące sytuacji bezpieczeństwa oraz programy wsparcia walczącej Ukrainy. Strona polska jest gotowa, żeby szkolić pilotów na samolotach F-16. Takie szkolenie jeszcze się nie rozpoczęło. Jesteśmy gotowi, żeby takie szkolenie prowadzić i zaproponowałem, żeby takiego rodzaju szkolenie zostało zaliczone do misji unijnej, szkoleniowej misji unijnej, która jest prowadzona w Polsce. W czasie szczytu G7 w Hiroshimie Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na szkolenie ukraińskich pilotów w obsłudze samolotów wielozadaniowych F-16. Projekt poparły m.in. Wielka Brytania, Belgia, Holandia i Dania. O przekazanie zaawansowanych myśliwców Ukraina apeluje od kilku miesięcy. W czasie wojny trzeba się wspierać, bo razem łatwiej jest ją przetrwać. I tak robią Polacy z Zaporoża na południowym wschodzie Ukrainy. Choć codziennie słyszą o strzały i huk armat, wierzą w zwycięstwo. Sprawdziliśmy, jak sobie radzą na terenach graniczących z frontem. Od początku pełnoskalowej wojny Rosjanie wystrzelili na Zaporoże i obwód zaporoski tysiące rakiet. Jednak niezdobyte miasto nadal żyje, pracuje i rozwija się. Trudny los mieszkańców przygranicznych z frontem terenów dzielą także miejscowi Polacy, którzy żyją na tych stepowych ziemiach od końca XVIII wieku. Na zaraz istnieje 5 aktywnych towarzystw. Podczas wojny zrozumiało. Obecnie w regionie zaporoskim aktywnie działa 5 polskich towarzystw. Po rosyjskiej inwazji wiele osób wyjechało za granicę lub na zachód Ukrainy. Jednak znaczna część miejscowych Polaków została w Zaporożu. Szanują tradycje i zwyczaje obu państw, Ukrainy i Polski. Polacy z Zaporoża wzięli udział w dorocznym ogólnoukraińskim festiwalu mniejszości narodowych Jesteśmy Ukraińcami, a zespół działający przy Związku Polaków śpiewał piosenki po polsku i po ukraińsku. Również we wsi Bohatyriwka nieopodal Zaporoża prężnie działa ośrodek skupiający miejscowych Polaków. Uczą się języka polskiego, historii i tradycji przodków. Wspólnie obchodzą też polskie święta państwowe i religijne. Mamy świetlicy świętej Maryi Goretti. To jest taka przedszkola i szkoła, gdzie dzieci ze wsi, a również z miasta Zaporoża uczą się. I my, jak stowarzyszenie polskie, wspieramy ich.
I to właśnie do Bohatyrivki przyjechali Polacy z różnych lokalnych organizacji, aby wspólnie obchodzić polskie święta majowe. W miejscowym kościele modlono się o pokój na Ukrainie i szybkie zakończenie wojny. To, co wybucha w mieście, wszystko słyszymy każdą noc praktycznie teraz. Inne wioski tu naokoło były obstrzelane, a nas Bogu dzięki nie. Możliwie ochrona świętej Faustyny, brata Alberta, którego też mamy relikwię naszej parafii. Dociera tu też pomoc z Polski i zaporoscy Polacy są wdzięczni za wsparcie materialne i duchowe, bo jak mówią, jeśli są niezawodni przyjaciele, można przetrwać najstraszniejsze czasy. Wojna na Ukrainie przyspieszyła budowę polsko-ukraińskich przejść granicznych oraz remont okolicznych dróg. A dzięki realizacji projektów unijnych i wsparciu Polski rozwijają się przygraniczne miasteczka i wioski, co będzie miało wpływ na lokalną turystykę. Położone w obwodzie lwowskim miasteczko Dobromil znajduje się zaledwie 5 km od granicy z Polską. To typowa prowincja galicyjska, gdzie czas jakby stanął w miejscu, a miejscowe zabytki latami nie były odnawiane. W czasach Związku Radzieckiego to był obszar zamknięty, o który nikt nie dbał. Teraz mamy nadzieję, że wraz z remontami linii kolejowej i drogi, a także otwarciem nowych przejść granicznych, rozpocznie się też rozwój Dobromila. Obyśmy tylko nie stracili jego autentycznych perełek. Rozwój Dobromila wspierają też Stowarzyszenie Lew ze Lwowa i gmina Zagórz z Polski. W ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Ukraina realizują projekt Dotknąć historii i kultury, historyczno-kulturowa mozaika polsko-ukraińskiego pogranicza. Objęli opieką m.in. ruiny XVI-wiecznego zamku Herburtów. Tutaj widzimy, że na razie są ruiny, ale w Zagórzu jest, byli, już mogę powiedzieć, że byli ruiny, które w ramach różnych projektów, w ramach rewitalizacji stali bardzo atrakcyjnym miejscem turystycznym, które przywabia turystów, które przyjeżdżają do Zagórza. Spodziewamy się, że zrobimy coś podobnego tutaj w Dobromylu. Polscy i ukraińscy eksperci oglądali też pozostałe zabytki Dobromila. Byli również w Chyrowie, Nowym Mieście, Niżankowicach oraz okolicznych miasteczkach. Wiele z tych zabytków jest w dobrym stanie, ale wiele z nich wymaga naszej wspólnej pracy, w szczególności polskiej pomocy. I byłoby bardzo dobrze, gdyby tak jak nasze narody są teraz zjednoczone w walce o pokój, wszyscy zjednoczyli się w walce o ochronę i zachowanie naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego. Miejscowe zabytki chętnie zwiedzają też uchodźcy wewnętrzni, którzy w okolicy znaleźli schronienie. My przyjechali z Chersonszczyny. Ona nyní okupowana. My czekamy na... Przyjechaliśmy z obwodu chersońskiego. Tam trwa okupacja. Czekamy na całkowite wyzwolenie. Czekamy na zwycięstwo. Tymczasowo mieszkamy w pobliskich Niżankowicach. Przyjechałam tutaj z rodziną, żeby zobaczyć ten zamek. Tutaj jest bardzo pięknie. Można tu spacerować przez cały dzień. Wiele zabytków pogranicza nadal potrzebuje inwestycji i renowacji, ale lokalni samorządowcy mają nadzieję, że po wojnie teren przyciągnie turystów z Ukrainy i Polski. W Czortkowie na Podolu dzieci i młodzież wspólnie świętowały Dzień Dziecka. Były gry, zabawy i rozmowy w języku polskim. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Odra Niemen. W Czortkowi w obwodzie tarnopolskim obchody Dnia Dziecka dla uczniów sobotniej szkoły języka polskiego odbyły się na terenie domu zakonnego sióstr dominikanek. Klasztor znajduje się przy ulicy Chopina obok XVII-wiecznego zamku. Nauczyło się tutaj języka polskiego i katechizacji i wielu różnych rzeczy. Przyjechali do nas gości z Lwowa, z Polski. A dzieci jest bardzo teraz wesołe, że to taki dzień dla nich, że oni mogą odpocząć. No i jeszcze pobawić się ze sobą i z ludźmi, którzy przyjechali z Polski i Lwowa. Obecnie w polskiej szkole uczy się ponad 80 dzieci w wieku od 5 do 16 lat, ale najmłodszym gościem obchodów Dnia Dziecka w Czortkowie była malutka Diana. To jest córka Diana, najmłodsza. Mam 1 rok i 9 miesięcy. My dzisiaj przyszli na Dzień Dziecka. Nam bardzo wszystko podoba się. Kopernik urodził się 1473 roku. Z obawy przed alarmami lotniczymi część gier zorganizowano w świetlicy. Program ułożono tak, by w czasie zabawy dzieci uczyły się nowych, ciekawych rzeczy. Dzień Dziecka zrobiliśmy taki tematyczny, bo ten rok jest rokiem Kopernika.
w Polsce wyznane, więc dzieci mogły się bardziej dowiedzieć o tym, kim był Kopernik, o jego działalności, o tym, co wynalazł, co udowodnił całemu światu. I przez grę i zabawę miały też naukę i w języku polskim, i u wybitnych Polaków. Teraz jesteśmy w trakcie gier na świeżym powietrzu. Była kiełbaska, były rozmowy, wspólna zabawa. No jeszcze dzień się nie kończy, także jeszcze tych atrakcji jeszcze pewnie będzie przed nami troszeczkę. Na dziedzińcu Domu Zakonnego zorganizowano też wystawę rysunków. Uczniowie polskiej szkoły wyrazili w nich swoje uczucia związane z wojną. I chociaż Czortków znajduje się na zachodzie Ukrainy, również na to miasto na Podolu spadały rosyjskie rakiety, a większość dzieci ma krewnych walczących na froncie. W Bazylice Metropolitalnej pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie zakończył się Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. W ciągu 7 dni mieszkańcy i goście słuchali koncertów organowych w wykonaniu polskich i ukraińskich muzyków, a także pieśni śpiewanych przez zespoły parafialne. Tegoroczne spotkania kulturalne z powodu wojny miały bardziej kameralny charakter. Cel pozostał jednak ten sam – to promocja chrześcijańskich wartości. Kultura jest tą częścią życia ludzkiego, która jest również ku pokrzepieniu serc, pamiętajmy. Dlatego czy to wojna, czy jakieś inne konflikty, one zawsze potrzebujemy jakiejś przeciwwagi dla okrucieństwa, które się odbywa, a kultura jest zawsze takim miejscem, gdzie można chodzić jakby do jakiegoś azylu, do innego wymiaru. Ojciec, na tym przychylę się z radością do mojej prośby i ofiaruję Matce Najświętszej Kolony. Prawdziwą perełką tegorocznego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej było przedstawienie o świętym biskupie Józefie Bilczewskim. W tym roku obchodzono 100. rocznicę śmierci metropolity lwowskiego. Widowisko słowno-muzyczne przygotowały dzieci i młodzież z katedry lwowskiej. Dla mnie to jest bardzo wielkim zaszczytem wydawać siebie za świętego. Zaczęliśmy ćwiczyć jeszcze w okresie paschalnym. Prawie każdego dnia tygodnia była próba. Młodzi aktorzy, tworząc sztukę o drodze do świętości wielkiego arcybiskupa Lwowa, inspirowali się książką Ewy Piechy Kasprzyk, Boży Muszkieter. W miarę do pisania scenariusza odkryłam, że to jest postać wielka, która wielką rolę odegrała w roli tutaj w życiu kościoła i nawet dla parafian, dla zwykłych lwowian. I jednocześnie wielki i bardzo skromny i bardzo prosty człowiek, który w swoim życiu właśnie żył tak jak tytuł naszego przedstawienia, że on był sercem przy Bogu, ale życie poświęcił ludziom. W programie imprezy był też występ chóru Katedry Lwowskiej imienia świętego Jana Pawła II. W tym roku gościnnie w koncercie wziął udział krakowski aktor o lwowskim sercu Wojciech Hamela. Każdy taki koncert, czy przede wszystkim takie przedstawienia, one najpierw wzbogacają duchowo. Nas, którzy właśnie przeżyliśmy tak 2 lata w takim zamknięciu, można powiedzieć, bo te Dni Kultury Polskiej też niestety nie mogły odbywać z powodu koronawirusa, potem zaczęła się wojna, nie odbywało się. Więc chwała Panu, że to wraca do normalności i dobrze, że to właśnie dzieci zaczynają takie Dni Kultury Polskiej. One właśnie pokazują, że ta kultura polska, ona jest żywa. Ona tutaj we Lwowie jest żywa, więc jest kontynuacja. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej we Lwowie zorganizowano już po raz 13. To wszystko w dzisiejszym Studiu Lwów. Ukraina ciągle walczy i nie poddaje się. Z wiarą w nasze zwycięstwo żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.